Katarzyna Glinka rozkwita po rozstaniu. Przy zdjęciu w bieliźnie zapewnia: w moim życiu jest miejsce na wszystko. Katarzyna Glinka, 45 lat, to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych polskich aktorek. Kilka tygodni temu jako pierwsi poinformowaliśmy, że gwiazda serialu Barwy Szczęścia rozstała się ze swoim narzeczonym. Czas jednak leczy rany, a Kasia zaczyna cieszyć się życiem, o czym świadczą publikowane przez nią zdjęcia. Katarzyna Glinka rozstała się z narzeczonym. To było jedno z bardziej zaskakujących rozstań w polskim showbiznesie. Po 4 latach rozpadł się związek Katarzyny Glinki i Jarosława Bienieckiego. Parę łączy jednak synek Leo, 2L, który mieszka ze swoją mamą. Rozstanie było dla aktorki niezwykle bolesnym doświadczeniem. Po rozwodzie z pierwszym mężem liczyła, że wreszcie uda jej się stworzyć szczęśliwy dom, o jakim zawsze marzyła. Rozwód i rozpad rodziny to była bardzo duża porażka. Chciałam mieć rodzinę, to było w moich wizjach i wyobrażeniu, że i kariera, i dziecko, i rodzina jest do pogodzenia. I do dzisiaj zazdroszczę wszystkim, którym udało się to pogodzić, mówiła aktorka w rozmowie z żurnalistą o rozwodzie z pierwszym mężem. Nikt wtedy nie przypuszczał, że może mieć na myśli także rozstanie z Bienieckim. W związku nie działo się najlepiej od dawna. Rok temu Kasia przestała ufać ukochanemu, ale była wytrwała, bo dla niej najważniejsza jest rodzina. Zdecydowała się nawet na budowę domu, pokryła koszty i samodzielnie doglądała robót, mówił nasz informator. Katarzyna Glinka pozuje w bieliźnie. Od rozstania zdążyło upłynąć kilka miesięcy, a nowe zdjęcia, które pojawiają się na Instagramie Kasi, dają nadzieję, że odnalazła się w nowej sytuacji. W moim życiu jest dziś miejsce na wszystko. Na czas tylko ze sobą, dzieci, relacje z ludźmi, przyjaźnie, szaleństwo, odpoczynek, moje ukochane rytuały, do których wróciłam, na pracę, nowe pasje, podróże. I to wszystko w takich proporcjach, jakich potrzebuję, w moim rytmie, przekonuje Glinka przy odważnym zdjęciu.